Zmiana nie jest specjalnie duża, ponieważ w zasadzie już nastąpiła 2 lata temu. Przy czym no, wtedy jasno dosyć określiliśmy, zresztą określa to też ustawa, że jest 2-letni okres przejściowy na dostosowanie. To znaczy, że mieszkańcy nie musieli od razu wymieniać wszystkich pojemników na właściwy kolor, tylko mogli je dodatkowo oznaczyć, przykładowo naklejką. No ale z końcem czerwca ten okres się już kończy i do tego momentu wszyscy mieszkańcy powinni mieć właściwe kolory pojemników. To znaczy, jeżeli ktoś nie ma, to powinien wymienić na właściwy. I większość tych obowiązków spoczywa na zarządcach nieruchomości. Jest to ich obowiązek. Jeżeli jeszcze tego nie zrobili, no to mają miesiąc. Od lat ten poziom segregacji jest w Krakowie bardzo wysoki. Mieliśmy ostatnie dane, to było 69% poziom recyklingu, jest to jeden z najwyższych w Polsce, wśród dużych miast, realnie odzyskanych surowców wtórnych, a nie zebranych. Trudno powiedzieć, czy mieszkańcy segregują lepiej niż rok temu. Można zakładać, że tak. Jeżeli porównamy ten rok sprzed 10 lat, no to jest po prostu przepaść.